Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Forza Horizon 4 i tak jak ostatnio mówiłem, że będzie kiedyś taki odcinek, w którym zrobię taką pełną kustomizację samochodu i tak też zacząłem to ostatnio robić i tak pomyślałem sobie, kurde, może zacznę od tego. Zobaczyłem, kupiłem sobie i8 BM-kę, bo co ja mogłem kupić? A jaką markę, ha. I powiem wam szczerze, że głowa mi zaczęła wybuchać, jak sobie zobaczyłem w ogóle, co już się tutaj dzieje i co jest. Poczekajcie sekundę. Jakieś wykresy i tak dalej. Myślę, że tu jest... Po prostu trzeba do tego przesiąść. Tyle. Ludzie pisali mi, że... Pisaliście mi, że mam jakiś build do ogarniać i tak dalej. O. Także... Zasiadamy do tego stołu okrągłego. Postaramy się to ogarnąć. Jak się negatyw robi? Bo to nie wiem. Koła wybrałem ostatnio. Ciśnienia też nie wybierałem. Nie wybrałem takiej kustomizacji. Dobra, no tutaj to chyba będę po prostu to kupował i tyle, tak? Jak ja przekroczę ten poziom, jak ja rozumiem S1 i on osiągnie tam 900, to ja będę w następnym stage'u, tak? Czyli najlepiej to by było mieć 899, jak dobrze rozumiem. Wydech. Krzywe Gaussa jakieś. O co tu chodzi? Dobra, no zrobimy sobie też taką personalizację tego wszystkiego. Plus 76 KW. A gdzie są moje KW? KW są na wykresie, debilu. A to z lewej to są jakie points? Te 850? To nie jest na pewno konie. Na pewno nie. Ej, czy ja chcę to kupować? Dobra, kupmy sobie wszystko. Czym to się różni? Sportowe zawory. Ej, dla takiego młodego człowieka, który załóżmy chce coś tam działać, sobie z mechaniką, nie wiem, na przykład idzie sobie do technikum albo coś. Uważam, że to jest spoko sprawa, nie? Przysiąść, poczytać, jeśli to jest oczywiście też dobrze odwzorowane, to przeanalizować wiele rzeczy. Pojemność. Blok. Chodzi mi o to, że dla mnie jedna turbosprężarka. Kurde, ja myślałem, że tutaj dwie już będę miał. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czysto teoretycznie wydaje mi się, że to istnieje w taki sposób, że jak jest benzynówka, to macie turbosprężarkę, a jeśli macie tą, jak to się nazywa, diesla, to macie turbinę, prawda? Czy to też nie jest takie zależne w 100%? Znaczy chodzi mi o takim dużym uproszczeniu, ale tak mi się wydaje, albo jestem debilem, no ale generalnie działa to tylko na takiej samej zasadzie, że to spręża, tak? Intercooler. Czyli co, chłodnica? I odprowadzanie do chłodnicy? Coś takiego, tak? Bardziej. Dobra, poczytajmy sobie może po prostu jak człowiek. Ulepszenie wlotu możliwe swobodne oddychanie silnika. Oddychanie silnika. Nie filtra powietrza i zmodyfikowany kolektor dolotowy. Okej. Okay. Odpaliwo. Ulepszenie układu paliwowego może znacznie zwiększyć moc silnika. Typ ECU. To jest komputer ten cały, który odpowiada za silnik, tak? Jestem debilem i nie wiem. Pompy paliwowej. Zapłędź, jak im mniej spala paliwo. Bypassy. Właśnie. Kurde, ja będę się motoryzacji uczył. Zostaję mechanikiem normalnie. Mechanikiem. Rura o większej średnicy właśnie. Czy na przykład jak są dwie czasem. Wałki rozrządu. Zawory. Same w sobie zawory, tak? Okej. Okay. Pojemność. Bezwładność. Okej. Okay. OQ. Sprężenie, co sprawia silnika. Sprężenie mieszanki paliwa i powietrza oraz kieruje do silnika pod ciśnieniem wyższym. No tak działa, tak? Turbosprężarka. Intercooler. Tu ma chłodnica, która chłodzi gorące powietrze. No ale to chodzi o chłodnicę, tak? Generalnie. Układ olejowy. Czyli ta chłodnica od oleju, która jest wypierdolona w moim E4-6, tak? Ważne. Koło zamachowe. Ja pierdzie. Zgłupiaję. To jest dopiero pierwszy segment, ja dopiero jestem w silniku. Kurz. Same tarcze, tak? Nie, hamulce. Same w sobie, tak? I tu jakby zestaw cały, setup. Ja klocki potrafię wymienić. Resory i artubozator. A. Nie, no to robiłem, tak? Drążek stabilizacji. To ja wymieniałem we 4.6. To jest proste. To po prostu, żeby ci nie trzęsło, nie? Okej. I będzie można teraz manipulować, że tak powiem. Ja pierdzielę. Usztywnienie podwozie. Klata. Do wagi też da. On się będzie bardziej trzymał. Redukcja masy. To wtedy będzie bardziej... Czyli ja zrobiłem głupotę, jeśli teraz dodam klatę, a jeśli ją wypierdolę i dodam sobie redukcję masy, czy ja chcę, żeby ta masa była? Ja chcę, żeby ta masa była, więc chyba to pierdzielimy i dajemy sobie klatę, jak daliśmy, a tutaj nie redukujemy masy, bo to jest mi niepotrzebne. 280 kg redukcji, przecież to jest masakra jakaś. Układ napędowy. Sprzęgło. Seryjne, uliczne. Dobra, a co jest tutaj napisane o tym? Sprzęgło to połączenie z silnikiem lepsze, zwiększa możliwość dodatkowego momentu obrotu. Bez jego uszkodzeń. Dodatkowy moment obrotowy, rozumiem. Skrzynia biegu. Przy przekładni głównej. Pełny. Aha. Przeniesienie napędu. Za co to odpowiada? Reakcja silnika na dodawanie gazu i przyspieszenie można polepszyć, zmniejszając masę. Zmniejszając masę. Ja nie chcę zmniejszać masy. Ja chcę, żeby ta masa była. Układ różnicowy. Boż. Opony i felgi. Rozstaw przednich kół, czyli to jest asymetria. Ja pierdzielę. Nie, to jest jakby wybrzuszenie tego, tak? Czy ja chcę, żeby to było wybrzuszone? Jeśli to będzie wybrzuszone i to będzie ciężkie, on się będzie trzymał jak fiut w kobylej piździe. Przepraszam za porównanie, ale generalnie tak to powinno działać wtedy. A mogę jakąś asymetrię jeszcze dodać? Czy to mogę już tam w jakichś tam poszczególnych? Przedni zderzak. Docisk. C docisk. Czy spoiler jest mi potrzebny? Spoiler będzie wpływał na wiatr, więc on będzie latał chyba, nie? Wymiana układu napędowego. A. Jakieś krzywe Gaussa. 4.0 V8, V10. V8 Racing. A teraz mam seryjny. Ja chcę V10. Czy V8. Weźmy V8, najnormalniej w świecie. I tu weźmy rodzaj napędu RWD. I dolot powietrza. Możemy tutaj co? Zwiększyć sobie prędkość, przyspieszenie, sterowność. Bierzemy to. Wydałem piana trochę. Wow. 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 Po prostu jak ja patrzę na to wszystko, to jest wow. Ja się w to nie zagłębiałem, bo jestem kasztanem po prostu, nie? Tuning. I tu jeszcze można sobie zrobić ciśnienie w oponach. Także zrobimy sobie... Jak ja robię w swoim super zajebanym E4-6? Robię sobie 2.6, tylko tu mogę nawet chyba wlecieć w 2.7 albo 2.8, a naprzód damy 2.2. I on będzie się wtedy powinien trzymać. Tak mi się wydaje. Tuning. I co jeszcze mogę tu zrobić? Tu opcji mam więcej. Przełożenie, przekładnia. Boże, jestem debilem i ja tu nawet nie wiem o co chodzi. O coś takiego. Geometria, przód. minus tył 1, tak zróbmy, zbieżność. Zróbmy 1, a tu zostawmy. Nie, zróbmy minus 1, a tu zostawmy. Kąt zawieszenia. Może zostawmy na 4. Stabilizatory, przód. Ej, bez kitu, to ja teraz rozumiem, co mówiliście o tym, że jednak te buildy, bo powiem wam, że to ogarnięcie tego wszystkiego to jest jakaś masakra. Przód. Tutaj możemy sobie... Nie, no ale myślę, że tak będzie git. Tył, dajmy tu wysokość zawieszenia. Nie, no zawieszenie to chyba zrobimy może tam minimalne jakieś. Przód. Coś takiego. Patrzcie, rozpędza się coś. To pralka. Dobra, aerodynamika. Prędkość. Kilogramy. Hamulec. Przód. 60. Ciśnienie. 120. Mechanizm różnicowy. Przyspieszenie. Dajmy na 40. Ja wiem, co pozmieniałem, oczywiście, że nie, bo jestem kasztanem, ale jak ludzie to wszystko modyfikują i tak dalej, bawią się w to, bo jeju. Dobra, jak się tym jedzie? Czy to w ogóle odpala, czy już... Kurde. Czuć ciężar, który jest rozlokowany w tyle. Strasznie. A my pojedziemy sobie teraz na jakiś super wyścig, żeby sobie po prostu to przetestować. A tu mamy jakiś super wyścig. Zobaczymy, jak się tym w ogóle będzie poruszało. Bo ja wcześniej tu korzystałem cały czas z tych customów, nie? On się dosyć dobrze trzyma i jest dosyć taki sztywniutki, nie? Ale czuć, że ta masa jest rozlokowana na tył. No bo tu silnik de facto jest w bagolu, nie? Nie. Jestem debilem i nie wiem nawet. Nie wiem nawet. Pierwsza moja pełna kustomizacja samochodu. No dobra, ale... Tak opornie. Jeju, tych opcji jest naprawdę wiele. Szacunek do tej gry jest mój coraz większy, jednak... No... No można tu dużo zgłębić. Możecie mi coś na ten temat popisać. Tak czysto teoretycznie, na co warto zwracać uwagę z czystej fizyki, teorii samochodów i tak dalej. Dobra, no ale weźmy sobie udział w wyścigu, bo myślę, że jeśli udziału w wyścigu nie wezmę, to nie będę wiedział. I ja chcę oczywiście jechać swoim i8, które zrobiłem pod to. I tak jak miał ten 18 odcinek być bardziej taki na chillu, na luzie i tak dalej, to nie jest na luzie, bo sobie zacząłem to robić. I zaraz idę załatwiać swoje prywatne super sprawy, a potem wrócę na wieczorek i jeszcze też nagramy sobie, żeby było. Jest dzisiaj jak coś 27 marca, boże marca, maja. Ej, tu dużo jest takich. Ale to jest niskie. Wydaje mi się, że za dużo dałem przyspieszenie. Ten samochód nie osiąga tego, co mógłby osiągnąć, czysto teoretycznie, tak myślę. Ale co jak ja bym tam V10 wsadził. Tam była opcja jeszcze 3,0 litra, żeby była pojemność. Myślę, że oczywiście mogłem zrobić to wszystko lepiej. Tutaj też innymi kategoriami by się człowiek kierował. To, wiecie, w hicie to było tak, że zmieniasz sobie opony na teren, a zmieniasz sobie na street i generalnie to tyle. O, tam generalnie możesz sobie zawieszenie zmienić, nie? Wyżej, niżej. A tu tych opcji jest wiele. Ciekawe, czy jeszcze da się, tak powiem, podczas jazdy regulować. Wiecie, o co mi chodzi? Że zmieniasz sobie zawieszenie ze sztywnego na twarde, nie? Tak jak na przykład w BM-kach jest ten drążek super. Tutaj też przecież mamy... Spójrzmy na jedną rzecz. Czy ja mogę zmieniać biegi, jak jadę? W sensie chodzi mi o, wiecie co. Mogę sobie tutaj E i Q. Ale to jest chyba zablokowane, bo pamiętam, że w tych starych Need for Speedach było coś takiego, że mimo, że masz automatyczną skrzynię biegów, no bo masz automatyczną skrzynię biegów, ale kurwa mać, może ja powinienem sprzęgła jeszcze używać. Dobra, mniej przeklinaj, a więcej myśl. Klawiatura, wyższy, niższy bieg, EQ, no to dobra. Sprzęgło to jest Shift. Będziemy jeździć na sprzęgle i będziemy palić sprzęgło? No tego się nie da tu. Nie da się nic zrobić. Wiecie co? A może dla jaj sobie po prostu włączymy zaraz tą manualną? Manualną właśnie. Ten pierwszy jest. Idealnie na sam koniec, nie? Latanie bokiem. Nie, tak mi się przypomniał, że ej, mordo, to co ty mówisz latanie bokiem to jest normalne te. O kurde. Odpalmy sobie manual i zobaczymy jak to będzie działać. Postacie mnie tak wkurwiają po prostu, że to jest takie komiksowe i tak dalej. Ten vibe mi się nie podoba, wiecie, tak w Need for Speedach to przynajmniej było takie to tak family friendly bardziej. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście nie mam tych losowań. Dobrze. Mogę sobie zmienić. Ustawienia sterowania. Wybierz inny układ. Klawiatura. A gdzie mogę zmienić? Klawiatura TTS. Co to jest? Anna. Następne. Gaz. Hamulec. Nie wiem. Sorry, ale nie wiem. Opcji jest tu za dużo po prostu. Tych opcji jest tu po prostu za dużo. Prędkościomierz, jednostki. Metryczne. Zapisz. Coś jeszcze tu można zmienić? Możecie mi napisać. Może będzie tak łatwiej, jeśli mi po prostu to napiszecie. W jaki sposób mogę manipulować tutaj między... Pojedźmy sobie tutaj. W jaki sposób mogę manipulować tutaj między automatyczną a manualną skrzynią biegu? Bo... To bardzo chętnie bym zgłębił. To ziomek się z Farming Simulator chyba wyrwał. Mamy dzisiaj poniedziałek, jak ja to nagrywam, czyli to jest 27. Jak coś to na Epic Gamesie możecie do czwartku, czyli do tam, które to będzie? 30? Możecie odebrać Farming Simulator 22, więc uważam, że to jest raczej dobra opcja. Mnie taka gra nie interesuje, ale za darmo to jest uczciwa cena. Nie? Tak by to było. Rola to nie jest moja rola, powiedział klasyk. No ale ładna jest ta gra i powiem wam szczerze, że nie ma tu co pierdolić. Forzę 5 zagram kiedyś na pewno. Będę chciał zobaczyć też jaki będzie power spike z tego wszystkiego idący. To się zmieni. Tych punktów biegłości w ogóle nie dodawałem. O, wreszcie normalnie jestem naświetlony. To jest światło słoneczne, które idzie z mojego okna, zachodzi. solo. Zrobimy sobie ten wyścig i będę kończył, bo tak jak mówiłem, jeszcze muszę parę rzeczy, że tak powiem, w życiu swoim egzystencjonalnym, samotnym, niesamotnym, prywatnym, nieprywatnym, publiczno-państwowym ogarnąć. I tak jak mówiłem, możecie mi napisać też parę rzeczy odnośnie tej gry, to może rzeczywiście warto by było się pochylić przynajmniej nad tą kustomizacją i nad wyborem. Powiedzcie mi, E4-6. Mi się bardzo cieszy! Grać. Zawsze tak, że grasz w jakąś grę i ogląda ci jakiś taki stały bywalec, nie? I z racji tego, że ktoś tam, wiecie, dotarł na ten kanał, to raczej musiał pisać sobie w internet, kurde, no Forza Horizon, nie? I sobie zobaczył, a jak to lejki grają i tak dalej, nie? I patrzy sobie na takiego łysego, który gra i patrzy, kurwa, co on robi? Człowieku, weź ty się pierdolnij w głowę. Tak to się obraca. Przecież ile było wyścigów na początku, jak ja ostatni byłem. Up. Ale każdy z was jest naprawdę miły, tylko chodzi mi, wiecie, tak prześmiewczo i tak dalej, jak to wygląda, że... Jednak jak masz jakąś wiedzę odnośnie gry, to też sobie innej doradzisz, żeby może na coś zwróciło uwagę, nie? Tylko się o to pokąd się zmieni. Szkoda, że się o to wodu nie mam. No ale wszystko przede mną, nie? Jak będzie światłowód, to będziemy grać. Mam 60%, a ja jestem 11. To ja mam realne szanse, aby tym swoim i8 śmieciem osiągnąć sukces? Myślę, że nie. Ale mogę się łudzić jeszcze. Patrzcie, czym jedzie ziomek w ogóle przede mną. Chevrolet. Pociąga za sznurki roletami. Wow. Dobra, no ale przynajmniej 5, a nie 20, nie? Dobra, to myślę, że byłoby na tyle. A, jeszcze spinę możemy zrobić sobie na koniec. Aż ciężko mi tak jest sobie zwizualizować, że kiedyś na przykład ta kamera była tak chujowa, że już po prostu przestery latały na niej, a teraz to już jest takie, wiecie. Panie. Oj, widziałem, że na przykład 2K czy 4K kamery na Amazonie na przykład też były tanio, także ja wziąłem sobie Razera Kiyo, jakby kogoś to interesowało i zapłacił. Była normalna wersja za 110 czy tam 120 zł komputerniku, a ja mam tam za 150 i ona ma lensa. Świetlana. Uważałem, że potrzebuję tego bardzo. Prawdopodobnie nie potrzebuję tego i zrobiłem głupotę. Ale nie mam żadnego innego źródła światła, ani to, które jest jeszcze naturalne. Leginsy prawie wygrałem. Fajnie. Samochody. Biegłości. W ogóle nie brałem biegłości. A, będę miał tego super spina. Ej, bo mi do tego też super spina nie dużo brakowało. poziomów. Denerwują mnie właśnie te rzeczy z ubioru, strasznie. Coś jeszcze miałem tutaj zobaczyć. Nie mam tego. Dojechane wyścigi. Oj, chodziło mi o to, że jak ja jeszcze bym trochę punktów zdobył. Nie, ale to bym wyścig musiał robić. Dobra, trudno. Nie będzie tego. Dobra, może jeszcze przejadę sobie. Aż do tego combo. I prawdopodobnie w drzewo przywalę zaraz. Ej, możecie mi napisać, po ile wy punktów robicie i po ile to jest dużo. Dobra. Dzięki wam za oglądanie. Nara.